naszego campervana z zewnątrz. No to nie zmieniło się zbyt wiele. Wszystko to, co było. Natomiast w środku doszło nam obicie. Poobijane wszystko jest materiałem. Wleciała kuchenka. Zlew. Nawet, że wszystko śmiga. Dwa zbiorniczki po 30 litrów na wodę szarą i wodę czystą. Butla. Tu zrobiliśmy sobie na przywieszkach na toaletę turystyczną, którą po prostu wysuwamy. Zastawiamy, jak jest potrzeba. No i kolejnym etapem są łóżka. Tu jest jedno podwójne, na dole rozkładające się w tą stronę. Tutaj mamy łóżko piętrowe. Następne łóżko jest tutaj rozkładane. I kolejne łóżko ląduje tutaj. Z przodu śpi jedna osoba, tu śpią dwie, na dole dwie, na górze jedna. A za chwilę spróbuję wam pokazać, jak to wygląda rozłożone. Dało się umieścić 6 osób do spania? Dało się. Tam jeszcze są siedzenia. Dwie, jedna. Jeszcze jedno. Kolejne dwie. No wejdą dwie, Karol się akurat rozwalił. I kolejne. Tu jest moje wejście, moje. Da się spać w sześcioro? Da się spać w sześcioro. I jeszcze tak, tu mamy podłączenie do prądu, oświetlenie na pilocika. O, nie załączyło się. Możemy albo ręcznie sobie włączyć, wyłączyć, którą lampkę sobie chcemy, albo po prostu z pilota wszystkie. Dodatkowo mamy dorobiony stoliczek w razie potrzeby, duży. Chłopaki mają organizery, także mogą sobie tam te swoje gadżety powrzucać w razie potrzeby. Tu nam się zostało miejsce na śpiwory, koce. Szyberda, jak mówiłem wcześniej, był już zamontowany. Także jest to dodatkowym plusem.